Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w gmachu Opery Nowa w Bydgoszczy, gdzie za chwilę zakończy się konkurs Zabytek Zadbany, a ja będę miał olbrzymią przyjemność porozmawiać z laureatami tego konkursu i zapytać ich o pierwsze wrażenia po zakończonej właśnie gali. A Barbara Schabowska o kulisach konkursu porozmawia z generalnym konserwatorem zabytków, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z panią profesor Magdaleną Gawin. Dobry wieczór pani minister. Dlaczego konkurs Zabytek Zadbany jest tak ważny dla ministerstwa? Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Dlaczego jest tak ważny? Przede wszystkim jest to ogólnopolski konkurs, który ma już długą tradycję, bo jego początki sięgają do 1975 roku. W tym roku zaczyna się właśnie ten konkurs, w którym generalny konserwator działający w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego może wyrazić swoją wdzięczność i podziękowanie właścicielom, zarządcom obiektów zabytkowych za cały trud, który włożyli w restaurację, rewitalizację obszarów zabytkowych. No właśnie, bo dziś na gali pani powiedziała, że to nie jest tylko święto tych obiektów, to jest święto ludzi, tych, którzy się zajmują tymi obiektami. Tak jest. Właśnie kiedy byłam po raz pierwszy obecna na tym konkursie rok temu, zauważyłam, że nie są tylko nagradzane same obiekty. Oczywiście jest to bardzo ważne, jest to kluczowe, prawda, że te osoby są laureatami, że są najpierw nominowane. Natomiast za każdą taką historią tego obiektu, który został poddany restauracji, renowacji, kryje się jakaś ludzka historia. I te ludzkie historie są także bardzo, bardzo ciekawe. Ja uważam, że jest to rzeczywiście święto przede wszystkim tych osób, które doprowadziły do stanu świetności zabytki. Bo to dziedzictwo kulturowe, o którym dziś rozmawiamy, jest właśnie utrwalane nie tylko w tych cegłach, prawda, w obiektach, w architekturze, ale też w tych społecznościach, które się opiekują tymi zabytkami. Oczywiście, że tak. To jest w ogóle podstawą funkcjonowania całego systemu ochrony zabytków, dlatego że państwo nie może dotrzeć wszędzie. I ta współpraca samorządów z takimi lokalnymi NGO-sami, fundacjami czy jakimiś innymi, prawda, środowiskami, często młodych ludzi, ale też to są często takie środowiska, które już generacyjnie, prawda, one się łączą. Tam są i starsze pokolenia, i trochę młodsze, więc mogę powiedzieć, że funkcjonowanie tych środowisk i współpraca z samorządami to jest naprawdę taki fundament tego całego systemu, który mamy w Polsce i który też mamy za granicą. On się w dużej mierze opiera o tą współpracę z fundacjami i innymi formami społeczeństwa obywatelskiego, można powiedzieć tak. Poznajmy w takim razie pierwszych zwycięzców. Szanowni Państwo, czas poznać pierwszego laureata w kategorii utrwalenie wartości zabytkowej obiektu. Jest nim zespół kościoła Najświętszej Marii Panny na zamku w Malborku. Przed nami kategoria specjalna. Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. Drodzy Państwo, poznajmy ten wyjątkowy obiekt. Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie. Drodzy Państwo, przed chwilą zakończyła się gala Zabytku Zadbanego. Ja mam wielką przyjemność, ponieważ towarzyszymy gali od samego początku dzisiejszego dnia. Ja mam olbrzymią przyjemność rozmawiać z panią Jolantą Żuk-Orysiak. Witam serdecznie z Muzeum Lubelskiego. Wielkie, wielkie gratulacje. Kategoria właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. Proszę powiedzieć, patrząc na tą kategorię, stała opieka nad zabytkiem, co jest najważniejsze w tego typu pracy? No, sama nazwa, stała opieka nad zabytkiem. Muzeum Lubelskie opiekuje się kaplicą od 1954 roku i do tej pory prowadzone były i będą różnego rodzaju prace konserwatorskie, badania interdyscyplinarne. Nie możemy poprzestać na tym, że w danym roku jakiejś pracy nie wykonamy. W 1997 roku kaplica została udostępniona dla zwiedzających. Kaplica odwiedza 250 tysięcy osób rocznie. A weźmy pod uwagę, że powierzchnia kaplicy to nie ma 100 metrów kwadratowych. Także właśnie bardzo ważna jest ta ilość osób, która odwiedza, ponieważ jury także zwróciło uwagę na walor dydaktyczny. Proszę powiedzieć, ten element edukacyjny także jest bardzo ważny w Państwa pracy?
Jak najbardziej. W Muzeum Lubelskim jest dział edukacji i informacji i zajmujemy się propagowaniem kaplicy przez oprowadzania kuratorskie i oprowadzenia dla dzieci, młodzieży, seniorów, oprowadzenia w językach obcych. Także kaplica jest dostępna dla bardzo szerokiej, dla szerokiego grona osób. Poza tym Muzeum Lubelskie już po raz trzeci w tym roku będzie organizatorem letniej szkoły UNESCO i kaplica wpisuje się jak najbardziej w te działania. Wspaniale, nie pozostaje mi nic innego jak pokłonić się i życzyć wytrwałości w systematycznej dalszej pracy. Serdeczne gratulacje. Dziękuję, to jest nagroda dla wszystkich konserwatorów, którzy pracowali w kaplicy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kolejna kategoria, utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, a ze mną pan Mariusz Mierzwiński, dyrektor muzeum w Malborku. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dobry. Panie dyrektorze, w takiej powszechnej świadomości funkcjonuje cały kompleks zamkowy, natomiast dzisiaj nagroda dla Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Zespole Zamkowym w Malborku. Proszę powiedzieć, przyjechał pan z tego miejsca. Jak to miejsce wpływa na pana osobiście i na odwiedzających? Ogromnie. Jesteśmy ciągle w pierwszej trójce najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. W ubiegłym roku osiągnęliśmy rekord ponad 600 tysięcy zwiedzających i ogromnie się cieszę, że udostępniony równo rok temu zespół, bo to jest zespół cały Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Malborku, czyli najważniejszej świątyni państwa zakonnego w Prusach, dzisiaj otrzymał wyróżnienie, które jest wyróżnieniem całego grona ludzi pracujących przy tej inwestycji, przy tej ogromnej, wielowątkowej, wieloproblemowej inwestycji, która została zrealizowana zaledwie półtora roku, rekordowy czas. Panie dyrektorze, w takim razie wielkie gratulacje. Widzowie TVP Kultura mogli obserwować przez ostatnie tygodnie, jak to wspaniałe miejsce wygląda. Życzymy wytrwałości, wszystkiego dobrego i oddaję głos Basi. Pani profesor, rozmawiamy o zadbanych zabytkach. Ważna jest stała opieka nad zabytkami, to jest doceniane. Utrwalanie wartości zabytkowej obiektu, to także jest kategoria w tym konkursie. Ale też pojawia się takie określenie, rewitalizacja obiektu przeprowadzona z zachowaniem i wyeksponowaniem w maksymalnym stopniu substancji zabytkowej. Tak. Co to jest ta substancja zabytkowa? No więc konserwatorzy, przede wszystkim na tym polega ich praca, że dążą do zachowania tej oryginalnej substancji, czyli oryginalnej cegły, oryginalnego budulca, prawda, oryginalnych elementów, ornamentów w maksymalnym stopniu. To świadczy o autentyczności zabytku. Nie zawsze jest to możliwe w 100%, ale w każdym bądź razie właśnie praca konserwatorów polega na tym, żeby tą oryginalność w jak największym stopniu zachować i przenieść. To jest coś niezwykle ważnego. My często myślimy o zabytkach w taki sposób, że można je burzyć i można je potem odbudowywać. I myśmy rzeczywiście zrobili to raz, prawda, po II wojnie światowej, kiedy z gruzów należało tak naprawdę zrekonstruować rynek Starego Miasta w Warszawie, Zamek Królewski, ale to był wyjątek, dlatego że uznaliśmy, że to było wymierzone w tożsamość narodową Polaków i zrobiliśmy to na zasadzie wyjątku. Zrobiliśmy to najlepiej chyba w Europie, jak można było zrobić, co zresztą zostało docenione, bo właśnie ten kompleks zabytków w Warszawie został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Natomiast zabytek uznaje się, że to jest ten obiekt, który zachował tą oryginalną substancję zabytkową. Ale też czyli nie można go odbudowywać. Zabytek odbudowany przestaje być tak naprawdę zabytkiem i musimy być tego świadomi, że dopuszczamy to, ale w bardzo wąskim zakresie. I też powiedzmy sobie, że dziś rozmawiamy o tych zabytkach, ale to nie jest tylko element naszego dziedzictwa materialnego, ale także niematerialnego. Nie. No więc właśnie, bo tak naprawdę mówimy o zabytkach, a takim najbardziej trafnym określeniem jest dziedzictwo, dlatego że zabytki są oczywiście tą substancją materialną, prawda? Są takim dziedzictwem materialnym, ale one są także nośnikiem wartości niematerialnych. Pamięci miejscowości, miasta, tożsamości ludzi, prawda? One przez kontekst zabytków możemy powiedzieć bardzo dużo na temat miasta, w którym mieszkamy. I dlatego ten termin dziedzictwo, w Anglii jest takie hasło, dziedzictwo jest dla wszystkich i na zawsze. Ono w zasadzie chyba najpełniej oddaje to, o co chodzi w ochronie i opiece nad zabytkami. Tomasz Kępski jest ze strażnikami tego dziedzictwa.
Szanowni Państwo, w kategorii architektura i budownictwo drewniane jury przyznało tylko tytuł laureata, który otrzymuje właśnie ten budynek, który przed chwilą widzieliśmy. Dawna wytwórnia fajek z Borowskim. Szanowni Państwo, już teraz czas chyba poznać laureata w tej kategorii. Przypomnę, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, w tym założenia dworskie i pałacowe. A laureatem jest zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy. No i oczywiście pytanie, skąd taki, a nie inny werdykt? Drodzy Państwo, i kolejna kategoria. Teraz przechodzimy do rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu. Ja już widzę pana dyrektora Wiesława Kaczmarka, dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Witam bardzo serdecznie i szczere gratulacje. Dziękuję. Panie dyrektorze, czytając o zespole pałacowo-parkowym, zwrócił uwagę, moją główną uwagę zwrócił fakt parku. I tam takie słowa o tym, że to był jeden z pierwszych, czy nielicznych w Polsce przykładów ogrodów typu romantycznego. I chciałem zapytać, czy jak dzisiaj się do Państwa przyjedzie, czy nie tylko w miejscu możemy się zakochać, ale także spacerując liczyć na inne miłości? No, można się na pewno zakochać w pięknych wnętrzach pałacowych, w parku. Brakuje nam jeszcze tych pięknych ruin historycznych, które kiedyś pani hrabina przychodziła czytać wiersze, przeżywać, emocjonować się swoimi spotkaniami. I to była właśnie taka miłość w parku, która się rozwijała w tych ogrodach typu angielskiego, ogrodach romantycznych. Bo myślę, że także bardzo ważne jest to, mówimy o pałacu i parku i dzisiaj nie tylko myśląc o tożsamości zabytków, chyba ważne także jest to otoczenie, prawda? Oczywiście, bo mówimy o parku, a tak naprawdę jest ogród wokół pałacu. Czyli urządzone tak, żeby była i oś widokowa, i pewien styl, który wtedy Ziemianie przywozili z zagranicy pewne style parku. Park angielski, park francuski. I tak samo w tej chwili staramy się utrzymać ten park w tym stylu, jaki Augustyn Gorzeński kiedyś zakładał. Stąd też i ta nagroda, że utrzymujemy historyczne walory tego parku. Czyli wyjeżdża pan dzisiaj z Bydgoszczy usatysfakcjonowany. Bardzo. I serdecznie wszystkich zapraszam, żeby od nas również wyjeżdżali usatysfakcjonowani. To serdecznie w takim razie zapraszamy do Dobrzycy. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje i powodzenia w dalszych wytrwałej pracy. Dziękuję. Drodzy Państwo, kolejna kategoria architektura i konstrukcje drewniane otrzymała gmina Ciasna, właściciel czworaka nazywanego wytwórnią fajek w Zborowskiem. Ja szukam pana wójta Zdzisława Kuleja, którego niestety nie mogę znaleźć, ale chyba warto powiedzieć w tym momencie, że wielkie, wielkie gratulacje dla gminy, dla pana wójta, któremu udało się zbudować taką społeczny konsensus wokół rewaloryzacji fabryki jednak. Basiu, oddaję Ci głos. I profesor, kto zasiada w kapitule Nagrody Zabytek Zadbany? No, zasiadają przede wszystkim wybitni konserwatorzy i architekci, którzy są zatwierdzani także przeze mnie. I to jest około 8 osób, których obrady są całkowicie, powiedziałabym, zamknięte. Nikt nie ingeruje w to, jak nagradzają obiekty i za co. Mamy do nich pełne zaufanie i muszę powiedzieć, że co roku ten konkurs potwierdza to, że oni znakomicie typują właśnie obiekty i też typują w taki sposób i ludzi, którzy zasłużyli się, żeby te obiekty dzisiaj wyglądały bardzo dobrze. Pani podczas gali powiedziała także, że dziś w Paryżu profesor Gliński podpisał dokument o tym, że w lipcu w Polsce zostanie zorganizowana sesja UNESCO w Krakowie. Tak jest, rzeczywiście. To znaczy, bo dzisiaj też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Jednocześnie mamy konkurs i dzisiaj właśnie o godzinie 18, mniej więcej 18, pan minister Gliński podpisywał w Paryżu w siedzibie UNESCO umowę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i UNESCO na temat organizacji 41. sesji w Krakowie. Ja przypomnę, że jest to po raz pierwszy, Polska jest organizatorem tej sesji. Przyjedzie ponad 100 reprezentantów państw, będzie
3,5 tysiąca osób. To znakomity też jest moment, żeby zaprezentować polską kulturę, żeby też pokazać Kraków, bo właśnie w Krakowie będą te główne obrady, ale też UNESCO dzisiaj, oczy UNESCO, prawda, czyli uwaga UNESCO, ekspertów z UNESCO skupiona jest bardzo też na rekonstrukcji historycznych zabytków Warszawy po II wojnie światowej. To ma związek z obecną tragedią Palmyry i Aleppo. Więc będziemy też mówili bardzo dużo na temat odbudowy Warszawy i jeszcze po tej sesji UNESCO będzie następnie na jesieni konferencja poświęcona właśnie temu problemowi. Także bardzo się cieszymy, że nasze doświadczenie, wielkie doświadczenie polskich konserwatorów, archeologów będzie mogło służyć do czegoś dobrego. Ale ja też przypomnę, że Polska ma ogromny przede wszystkim wpływ w pracę UNESCO. Myśmy byli jako z bloku wschodniego jedynym państwem założycielem UNESCO tuż po II wojnie światowej. Mieliśmy wpływ przede wszystkim na formuły prawne ochrony zabytków. Wystarczy wspomnieć nazwiska Lorenza albo Jana Zachwatowicza, który zaprojektował ten znak graficzny błękitnej tarczy, który jest dzisiaj mocowany na wszystkich zabytkach na świecie. To jest ten symbol naszego wkładu do pracy UNESCO. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poznajmy trzeciego laureata już tego wieczoru. W kategorii adaptacja obiektów zabytkowych to skrzydło Zamku Książąt Pomorskich, obecnie Centrum Konferencyjne Zamek w Szczecinku. Drodzy Państwo, poznajmy zwycięzcę w tej kategorii, a jest nim dworzec kolejowy Wieliczka Park. Adaptacja obiektów zabytkowych. Ja zbliżam się do pani Anny Dębskiej, miejskiego konserwatora zabytków. Pani Anno, szybkie pytanie dotyczące właśnie tego, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Proszę powiedzieć, funkcjonalność Centrum Konferencyjnego i jednak obiekt historyczny z XIV wieku, żebym się nie pomylił. Jak to się udało w praktyce połączyć funkcjonalność z takim miejscem historycznym, ważnym bardzo? W praktyce wyglądało to tak, że ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca, plus środki finansowe i odważne decyzje. I to się przykuło na to, że jest sukces, po prostu, że mamy zamek, którym możemy się szczycić. Proszę w takim razie powiedzieć, na końcu dużo ludzi do Państwa przyjeżdża i cieszy się z tego obiektu, w którym może... Wszyscy się cieszą, wspaniale. Wszyscy mieszkańcy się cieszą i turyści naprawdę są zadowoleni, także zapraszam serdecznie. W takim razie serdeczne gratulacje, dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Dziękuję Drodzy bardzo. Państwo, kolejna kategoria, kategoria architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne, dworzec kolejowy Wieliczka Park z województwa Małopolskiego, a ze mną pan Szymon Ries, dyrektor projektu. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, pytanie dotyczące dworca. Na dworzec przyjeżdżają i odjeżdżają pociągi, czy także to jest miejska instytucja kultury, tak by pan ją nazwał? Na dworcu kolejowym Wieliczka Park udało się nam połączyć te dwie funkcje. Z jednej strony jest to dworzec, który funkcjonuje w obiegu parkingu Park and Ride oraz kolei aglomeracyjnej Krakowa. A z drugiej strony przy współpracy z Urzędem Miasta i Burmistrzem została tam wprowadzona funkcja filii szkoły muzycznej z Wieliczki. Dzięki temu ten dworzec jest po prostu w pełni wykorzystany, w pełni funkcjonalny i użytkowy. Wspaniale, tylko pozostaje mi pogratulować bardzo serdecznie. Jak sami Państwo słyszycie, funkcjonalność, miejsca historyczne to naprawdę robi olbrzymie wrażenie.
Basiu, to już niestety wszyscy laureaci konkursu Zabytek Zadbany. Żegnamy Państwa z Bydgoszczy, gdzie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Barbara Schabowska i Tomasz Kępski. Dobranoc. Do zobaczenia.